Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie wykonamy kolejną CS-ową misję. Tym razem będzie to misja Najlepsza Obrona, czyli znajdź i dokonaj zamachu na antyterroryście o imieniu Jackson. Jest to ten sam rodzaj misji, jaki był w przypadku naszego Siergieja. I to na mapie LOG, mapa LOG ogólnie rzecz biorąc, jeśli pod względem wyglądowym mi się podoba, ale jeszcze nigdy na mapie LOG mi nie szło. No i ogólnie mam tutaj też, patrzcie, plus bonus 300 PD jeśli użyję Zeusa. No cóż, to może być nieco trudne, ale faktycznie całkiem sporo, dużo tych dodatkowych punktów do zdobycia jest, aczkolwiek to jest praktycznie niewykonalne. General is dead. Struck down by a father who couldn't bear to see his son outshine him. A reckoning will be coming for Mr. Henke, but for now, I want him to hurt like we do. I've located one of his star pupils, an operator named Jackson. Find him, kill him, and bring justice for the Phoenix. Turner nie żyje. Kojarzymy, że Turner to był ten ziomek, który go załatwiliśmy w poprzedniej misji. O, tutaj. Widzicie? Czyli wszystko jest powiązane, czyli to jest jakby późniejsza fabuła. Dobra, potwierdźmy tą misję, bo ja jej nie potwierdziłem. No już, już daj spokój, dobra. Co ja zrobiłem? No dobra, spróbujmy rozwalić w takim razie Jacksona. Jackson ukrywa się na mapie LOG. I to zadanie też nie musi być wcale takie proste, na jakie wygląda. No dobra. Poczekaj, po której stronie jest Jackson? Czyli dobra, teraz już wiemy, że musimy dołączyć na stronę Terro. No dobra, czyli trochę zadań, czyli trochę trudniejsza sprawa, bo musimy być po stronie terrorystów. Bo jak się okazuje, Jackson jest po stronie antyterrorystów. I tylko w ten sposób będziemy mogli go ujebać. O, czy damy radę? No mam nadzieję. Tylko najgorsze, że będzie nas prawdopodobnie dołączać do rund i niestety prawdopodobnie zawsze będziemy w tej drużynie, której byśmy nie chcieli być. A nie, tym razem się uda. Lok, 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 lok. Dobra, znowu zmienienie loga. Będziemy po stronie, mam nadzieję, Terro. I ogólnie może będziemy, jak mało osób, to może jak pyknie, co nie? Jak jest zmiana mapy, to akurat tak w sumie pyknie, że będziemy mogli się bez problemu dołączyć do tych terrorystów. I jak dobrze pyknie, to może uda nam się ujebać Jacksona i mieć tą misję z głowy. Dobra, poćwiczmy naszych Blueberry, bo ogólnie rzecz biorąc na razie mam mało, 13 fraksów mam z tej broni, ogólnie z kałaszka raczej nie strzelam ostatnio. A jak strzelam, to mi nie za bardzo idzie. Więc jakoś nie za bardzo szaleję. Dodatkowo tej mapy, nie, za tą mapą nie przypada mi i wygląda wam bardzo mi się podoba, ale niestety tak... Totalnie. Nie mogę nikogo na tej mapie zabić. O, jakie headshoty. O, ja cię kręcę, jak mi z tego kałaszka idzie. Jaka rzeź. No i w końcu mnie zabili. Ale 7 fragów, tak na dobry początek. No dobra, Jackson żyje. Jackson żyje i ewidentnie jest wkurwiony. Pytanie, jak to rozegrać i gdzie pójdzie Jackson? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, ta misja to jest względnie bardzo duży fart. Po prostu trzeba mieć farta,
I po prostu, czy w świecie na tego Jacksona faktycznie trzeba trafić. Suwa się. No, Jackson to nie jest. Ale fraga mamy. Jackson jeszcze żyje. Jacksona załatwił! Ja cię kręcę, tyle osób zginęło. A byłem tak blisko, żeby ten Jackson też zginął. Szkoda, piękna byłaby pierwsza runda w eleganckim stylu. No, zaczyna mi pomału wychodzić. To... tego śmiecia, takie. No, poprzednią, że tak powiem, poprzednią misję szło mi dosyć tragicznie na początku, potem Dorian mi troszkę pomógł i już zaczęło mi iść trochę lepiej. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, jakby skill pomału gra. No chyba, że coś takiego się stanie, no to wtedy niestety. Nie pyknie. Dobra, zobaczmy, co robi Jackson. I gdzie jest? Czy już nie żyje? Nie, no żyje jeszcze. O, zginął. Kurde, Jacksona jako pierwszego w ogóle zabili. Jonach miał farta. A ciekawe, gdzie był ten Jonach? Tutaj gdzieś był. Oni chyba wszyscy idą na tą bardziej stronę. Może środkiem zacznę biegać? Kurde, nie wiem nawet. Szkoda, że w tej pierwszej rundzie mi się nie udało. Tak dobrze szło i było to tak blisko, że się akurat uda. A tu lipa. Dobra, zobaczmy, co wymyślą nasi eksperci. Widać, że są mistrzami od grubej taktyki. No i ogólnie terroryści, antyterroryści tym razem wygrali. Dobra, nie za dobrze. Dobra, sprawa wygląda tak, że będziemy musieli zmienić trochę strategię. Teraz, na nasze nieszczęście, oni mogą mieć chyba już AWP. Wcześniej jeszcze nie mogli mieć. Dobra, spróbujemy pójść środkiem może. Nie wiem, czy to rozsądne, czy też nie, ale... spróbujemy. O! No i właśnie tego się bałem, że tu gdzieś od boku mogą mnie załatwić. Ach, no właśnie, dlatego nie lubię tej mapy właśnie. O, jest Jackson. Jacksony widzę, że chyba chodzą zawsze na lewo. Co nie, ale ogólnie ciężko i tu się czaił, co nie, jakby tak wystawił się dobrze z okna, to może bym akurat go zdjął przy odrobinie szczęścia, no ale raczej nie. Raczej niewidoczny jest. Czyli jednak chyba wybiorę, nie wiem, tą lewą flankę wybrać i spróbować jakoś Jacksona od tyłu wziąć, to też nie takie proste w sumie. No ogólnie marnie to wygląda, marnie. Teraz dlatego, że będą mieli też AWP, będą mieli. Jackson tutaj szaleje. Taktykiem to ten Jackson chyba raczej nie jest. Ale być może przeżyje. Wychodzi na to, że tak. Zobaczymy, czy Jackson przeżyje, czy okaże się aż takim sprytem, czy też może nie. Chyba nie. O, jaki peszek! A to był już ten Jackson. I nie załatwił. Richovner nie załatwił Jacksona. Bywa.
No dobra. Kolejna rundka. Weźmy sobie, nie wiem, kałacha. Może tym razem. I kierując się szczęściem, spróbujemy załatwić Jacksona. Ten na rozgrzewce mi dobrze z kałacha poszło. Nie wiem, czy to jakaś zasada, ale... Kto tam może wiedzieć? Łach! Jackson nie żyje, kurwa. Ta strona nie jest najlepsza. Chyba nie mogę w niego trafić. No nie wierzę, no nie mogę w ogóle w niego trafić, no jakiś pech taki. W sumie troszeczkę. Dobra, tego wyciszymy, bo mnie zaczyna denerwować. Dobra, wychodzi na to, że lepiej będzie iść ogólnie niby w prawo. Bo po prawej chodzi Jackson. Jackson nie chodzi na swoje prawo, czyli na nasze lewo, tylko chodzi tutaj. No i kurde, tak jak go od przodu to nie pychnie. Chcę jako od tyłu, a jak próbuję od tyłu, to wydaje, ktoś tutaj się wpierdala zawsze. Żeby było ciekawie, Jackson jeszcze żyje. I już nie. Kurwa. I oczywiście był gdzie? Na B. Tym razem. No tak wiecie, dla odmiany. No właśnie. Jak zwykle moje szczęście mi dopisuje. Ach, no dobra. Słyszę, z kolei Jackson się nam wymyka. Nie wszystko jeszcze jest stracone, jeszcze sporo rundek do końca, no ale kurwa. Wypadałoby, żeby ten Jackson został złapany. No sobie pójdziemy w lewo. A masz, kurwa. Zginął w zamachu. Z takiej odległości. No dobra, może i mam gwiazdkę, ale niestety w tej rundzie ponownie nie udało mi się załatwić Jacksona. Jackson ponownie mi się wymyka. Dobra, tym razem znowu idziemy środkiem. Nie, dobrze, właśnie to jest właśnie problem z tych misji, bo to trzeba mieć takiego farta troszeczkę, wiecie? Misja teoretycznie nie jest trudna. Wystarczy, żebyś miał farta i faktycznie tego Jacksona
nie jakoś załatwić i gitarka. Ale... Wbija na plecy. Kurwa, jak zajebie mi Jacksona, to się wkurwie. Kurde, ach! A pewnie Jackson gdzieś niedaleko tu był. Zjebała na akcja. A mogło się udać. Zobaczmy, czy Jackson kampił. Patrz, gdzie był Jackson, tuż za nim. Mogło teoretycznie mi się udać. Haha. Jackson wbita. No ale no niestety nie pykło. A mogło. No cóż, co tu dużo gadać. Spróbujemy jeszcze raz po prostu. No nie, znowu Jackson gdzieś na drugim końcu świata. No i dupa. Co z tego, że zrobiłem tyle fragenców? Jackson ponownie mi wymyka się. No, Jackson, czemu mi to robisz? No, kolejna gwiazdka. Ale Jackson nadal żyje. Przynajmniej u mnie. Uff, dobra. Teraz musimy się skupić. Dobra, z tym granatem to nie taki głupi jest. Ogólnie, żeby rzucać ten granat tam na te drzwi. No takie spoko, to mi się wydaje. Tu nie ma Jacksona, a tu jest? No niestety nie ma. O kurde! A zobaczmy, gdzie był Jackson. Mogłem się w sumie wycofać, nie potrzebnie ich atakowałem. Ale dziwnie, że go nie załatwiłem. Myślałem, że się uda. Zobaczmy, gdzie jest Jackson. Tu jest! No w miejscu, gdzie kompletnie bym się tego nie spodziewał. No i go załatwił snajper, żeby było wesoło. A przy odrobinie szczęścia teoretycznie mógłbym się tu dostać, no ale niestety. To jak już mowa o szczęściu, to faktycznie. No te szczęście trzeba mieć. Po prostu muszę mieć szczęście, musi Jackson na mnie wylecieć. To jest jedyny sposób, żeby go dorwać, a niestety na razie, jak widzicie, w całej rundzie, pomimo tego, że mam najwięcej fragów, a w ogóle zaczął mi iść. Patrzcie, ile już mam fragów, wcześniej mi tyle nie szło. A, chujowo zrzucony smoke, ale okej. Kurde!
Po co się tak pchasz, Jackson nadal żyje? Ach! No bo walczę o te fragi, bo chcę go załatwić. Tu jest Jackson tym razem. Ale to trzeba mieć farta, co nie? Gdzie Jackson się pojawi tym razem? I za każdym razem to samo. Czyli takie igranie z losem. Miej farta, żeby trafić na Jacksona. Jak będziesz miał pecha, to nie trafisz na niego. I tak co rundę. No trochę masakra. Najgorzej, że teraz już jest ostatnia runda, no i prawdopodobnie w tej rundzie tego nie zrobimy. O, z Zeusem, ale sobie wymyśliłem. No, w tej rundzie prawdopodobnie tego nie zrobimy, ponieważ no, Jackson zawsze wybiera nie tą drogę, gdzie tam ja jestem. Więc widzicie, mam najwięcej fragów, ale Jacksona ujebać nie ujebie. Wyciągnijmy broń. Kurde, no nie miałem życia już. Jackson i tak nie żyje, koniec. No i niestety prawdopodobnie anty już tego nie wygrają, więc to będzie prawdopodobnie będzie koniec tej rundy. Mówię, że raczej tego nie ugrają. Chociaż nigdy nie wiadomo, ale raczej nie. I będziemy musieli niestety jeszcze raz przystąpić do rundki z Jacksonem. Miejąc nadzieję, że tym razem się uda być może. Chociaż poczekaj, anty mogą to wygrać wyjątkowo, zobaczcie. No, w sumie. Czterech na pięciu. Jakby się im poszczęściło, teoretycznie anty mogą to wygrać. Będzie jeszcze jedna rundka na zabicie Jacksona ewentualnego. Co za... Ja ci, ale ich pocisnął, ale masakra. No i ugrali to. Ale śmieszna sprawa. No to pozamiatane. No to troszeczkę im pykło faktycznie w tym razem. Troszeczkę im tak na tak ledwo. Kolejna rundka na załatwienie Jacksona. Albo kolejna stracona rundka, kiedy Jacksona nie załatwimy. Może i tak być. O kurwa, nie kupiłem smoke'a. No trudno. Pójdziemy jak zwykle środkiem. Kurwa, no nie wierzę. Masz chuj. Kurde, no co jest? Ile ich tam było? Ale miałem pecha, dwóch rozwaliłem. Ale dwóch mnie załatwiło. Gdzie jest ten? Tak ciekawo się zobaczymy, gdzie tym razem jest nasz Jackson. Tutaj. Och, no to troszeczkę tak... Powiem ci, że na ciężkiego by było. No trudno. Mimo, że rundka poszła mi naprawdę elegancko, to Jacksona nie udało nam się załatwić, ponieważ Jackson zawsze był tam, gdzie nam nie było. A szkoda. Miałbym to już za sobą. Chociaż może wygrałem znowu anty i znowu będę miał jedną rundkę, żeby to ugrać. O, no dobra. Już to wątpię. Ale on jest debilem. Chodzi mi o anty przy bombie. A nie, udało się. Ale numer, znowu to ugrali. Chcą, żebym zabił tego Jacksona, ale mi się nie uda. Jackson znowu będzie tym samym, bo nie zginął. Czyli znowu gdzieś tam będzie się z tyłach, na tyłach chować pewnie. Do usranej śmierci. No dobra. No co się mówi? Może chodźmy w lewo teraz dla odmiany. Choć wydaje mi się, że to moja głupota, co teraz robię. Pewnie Jackson zaraz zginie, bo gdzieś wyzraszuje wyjątkowo. I dupa będzie. Nie! Ale chamsko, ja wyleciałem. Och. No niestety, dobra, no nie zrobię tego w tej rundzie. Jackson po prostu, Jackson i tak zginął. Nie wiem gdzie, jestem cię. Zginął od Nipa. Zobaczmy, kto był Nipem.
O, ten był. Czyli tutaj był Jackson. Czyli widzicie, mogłem jednak środkiem mieć. Zawsze biegnij środkiem, bo zawsze... Tam, gdzie nie pobiegniesz, tam jest Jackson, co nie? No trudno. No trudno. Spróbujemy jeszcze raz to zrobić. Nie mamy wyjścia zresztą. Więc po prostu jeszcze raz wybierzmy loga. Dobra, log chyba wygra, bo dużo ludzi chyba też chce zrobić tą misję. Więc... O nie, no come on, no co to w ogóle... Jak ja nie lubię takich rzeczy i... No nie, 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 no to ja wyjdę chyba, jak log przegra. Podziękowane. Dobra. Poczekam chwilę, bo pewnie dołączę do tej samej rundki, zanim życie. Niestety zagrałem teraz sobie rundkę, pełną rundkę, ani razu, mimo że miałem najwięcej ilość fragów, ani razu nie załatwiłem akurat tego konkretnego Jacksona. Teraz, znając życie, będę miał takiego pecha, że zabiję go pewnie w pierwszej rundce i po prostu pozostałe rundki to będzie formalność. To jest trochę irytujące, tego od razu zabić i potem muszę po prostu skończyć rundę. No ale prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo jest, że tak właśnie to może się skończyć. No ale dobra, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że nie będzie od razu zmiany mapy i że będzie, i że będę mógł się dołączyć do terrorystów, bo to też jest względne. No właśnie, tak też myślałem. O, udało się. Jest to początek rundki. O cóż. Początek rundki. Może nie będzie tak źle. Zobaczmy, co robi nasz Jackson. Jackson campi. Campi po tej stronie, czyli to sugeruje nam, że lepiej będzie atakować tą stronę, ale to niekoniecznie. Bo Jackson może się rozmyślić. Dobra, no to tak, sprawa wygląda następująco, że w sumie nie wiemy nic i nie możemy równie dobrze, może być to bardzo przejebany mecz. Oczywiście może nam się udać coś ugrać, ale powątpiewam. Czyli Jackson jest po tej stronie jednak. No i załatwione, widzicie? I co? Wiedziałem, że tak będzie. Pierwsza rundka. I już po Jacksonie. Nie usłyszałem go. No i widzicie, i Jackson już nie żyje. Wow. Wow. Pierwszej rundzie. Dobra, no i teraz co? No i teraz teoretycznie trzeba dociągnąć do końca. Aleks, no, ale bez nadzieja. Dobra, zaczyna mi się ta mapa podobać. Po prostu trzeba ostrożnie na niej grać i jakoś pyknie. O kurcze, ile tam najebało. I ktoś mnie załatwił z granata. No to trochę tak twardownie. Ale co, dwóch rozwaliłem z P90. Zacząłem trafiać z P90. Jak pamiętacie, w poprzedniej misji no nie mogłem praktycznie w ogóle trafić z tej P90. Tylko najgorzej, że teraz runda będzie się strasznie długo ciągnąć.
No, a wtedy, a nie mogłem, a wtedy nie mogłem sobie. Teraz od razu myk myk, pyk pyk i już. A wtedy nie mogłem, wtedy nie pykało. I został sam, o, Jackson. Co Jackson takiego wymyślił? No niestety został załatwiony, po prostu. No dobra, lecimy. Pistä se helvetin audio settingsiä takaisin. Shut the fuck up. Kuulisi tämän mitä mä nyt puhun. Shut up fucking Suomi. Suomi for the win. Voi vittu. Kurde! Czaili się. Dobra. Byle szybko tylko to skończyć. Nie chce mi się totalnie. Skoro już załatwiłem tego Jacksona, no to dajcie spokój, no. Ale taktyk! No dobra, to teraz się tylko już zabawimy tak na spokojnie, po prostu będziemy robić siekę, no i tyle. Misja już wykonana, teraz tylko do końca rundy przetrwać, co trochę potrwa, bo no wiadomo, no ten uproszczony jednak nie trwa chwilę, tylko trwa trochę dłużej. Może tak jakoś taktycznie, no i rzuciłem tego smoka? Kurwa nie. Kurde, co to było? Czemu on nie zginął? Ale śmiech na sali po prostu. Nie wiem czemu on przeżył, ale miałem jakiś weszek dziwny. On powinien zginąć, nie wiem dlaczego w niej nie udało mi się w niego trafić. No nic. Nieistotny tak na dobrą sprawę. Jackson. Tutaj Jackson jest tym razem po tej stronie. Jackson się tutaj wydurnia troszeczkę. I Jackson został załatwiony. O, troszeczkę zdziorąbał to. No cóż, bywa. Mniejsza o to. Dobra, my idziemy standardowo. Jep, jep. Kupmy sobie granata dymnego i jebajta. Zmieni taki zły smok, zobaczcie. Dobry jest nawet. Taki wiecie, smoke na propsie, jakby nie patrzeć. Spoko. No i pozamiatane. P90, najlepsza broń. Broń bogów. Dobra, no to myk, tak samo. Kupmy sobie, a dobra. Podejść.
Kurde, co tu za rzeź? O, niespodzianka jakaś! A! Nie spodziewałem się troszeczkę, nie skończyła mi się amunicja. Faktycznie mnie troszeczkę zaskoczyli. No i niestety tak pykło, tak się stało. I został sam Jackson. Za tobą! Chyba nie załapał. Chociaż nie, ten go nie zauważył w ogóle. Co on odpierdala? Chyba się idzie ukryć. Widocznie nie chce po prostu zginąć jako Jackson. You're coming now. Kupiłem motowa? Nie, chciałem błyskowy kupić. No dobra, nieistotne. Chyba mu trochę zadałem tych obrażeń. No i pozamiatane. Ale Jacksona ogólnie trudno jest zabić. Jeszcze dwie rundki i koniec elegancki będzie. Ach, załatwił mnie! No dobra, ale w sumie dużo osób pocisnąłem. Może to za duży rasznik, ale pykło ostatecznie i tak. Nasi mogą przegrać. No kurde, teraz na końcu jeszcze przegrywać. Już byśmy wygrali to do końca, nie? No niestety. Och, no i dupa. O, zabił kogoś. Chyba przez przypadek.
Słyszę kogoś. Zanim zaraz go zajdzie od, ten od pleców. Nie ogarnię totalnie. Ale dziwo zabił kolejnego. No i koniec. No nic, mogło być lepiej. No dobra, lecim na Szczecin. Czas najwyższy zniszczyć antyterrorystów. Kurde. Kurde, gdzie on jest? Tu jest! Ja go nie widziałem w ogóle, ale numer. No nic. Dobra, terroryści, dajcie z siebie wszystko, nie chcę mi się ten... Ale faktycznie, w ogóle ich nie widziałem. Oni tak dziwnie się tutaj ten... chowają. A ten flash w ogóle nie wychodzi mi ciągle. I znowu zostaje, nie no, w sumie dobrych zostało tym razem. Więc jest do ugrania. Może to ugrają i będzie spokój z głowy. Gdybym załatwił tego na wiertarce, to może by pykło. No właśnie. O, masz tam! Ach, kurde, i znowu te... Ach, to się nazywa pech, co nie? Zamiast to zakończyć, to nie. Remisuje się. Dobra. Ale patrzcie, tylko raz załatwiłem Jacksona. Jacksona ogólnie ciężko jest. Ten za pierwszym razem miałem farta, potem znowu bym go nigdy nie zabił. O kurwa, ale tu zrobili ten napaść. Za 57 razem w końcu się nie udał ten plan. Mój. A wychodził przez tyle razy. No cóż, musiał się w końcu nie udać. O kurczę, wszyscy na B poszli, spryciarze. No dobra, wygramy przynajmniej rundę. Chyba wygramy rundę. Wygramy, no wygramy, no dajcie spokój, no. Dwóch ich zostało tylko. A to, że sobie dobrze radzą, to inna sprawa. Patrz, czterech. Jeszcze pozabiję ich wszystkich. No nie, no litości, no. Nie, no litości, no nie wierzę, 4 HP, no to już chyba go rozwalicie, co nie? No dobra. Myliłem się. O, jest wyrównana szansa w sumie. No i dupa. Nie no, nie wierzę, jeju, ciągną to po prostu. Zawsze robią to samo, czyli ciągną ogólnie mecz jak najdłużej się tylko da. Mnie wkurwić. Dobra, będziemy musieli teraz troszeczkę zmienić taktykę, ponieważ moja taktyka przestała wychodzić. Ach!
Muszę zacząć gdzieś indziej biegać. No ale kurde, dlaczego nasi teraz tak przejmują, no? Muszę chyba faktycznie gdzieś indziej zacząć biegać. No nie, no już teraz, no błagam, no i będzie pewnie 7-7, co nie, poznałem życie. I kurczę, po prostu mecz przedłużają, jak zamiast szybko go skończyć, to jak najdłużej mi się tylko da, przedłużą go. Czasami wydaje mi się, że celowo to robią, żeby po prostu mieć więcej czasu na załatwienie tego, Jacksona. Już w ogóle zapomniałem, że ten Jackson istnieje. Nie załatwiłem go ani razu chyba. No, nareszcie terroryści wygrają. No i teraz pewnie antyterroryści wygrają, żeby mnie zdenerwować. Dobra, wiecie co, dla zmiany, jakiejś odmiany weźmiemy sobie... No, weźmy sobie kałaszka. No i kurde, dawaj, come on, wygrajmy to. No! I teraz była elegancko zrobiona akcja. No! No i pozamiatane. Nareszcie. Trochę długo to trwało. A lepiej później niż wcale. No, można wyjść z pokoju. No i tak oto zrobiliśmy misję log. Teraz mamy taką rozdziałkę, możemy robić tutaj turniejki. Turniejki będziemy robić pewnie z Dorianem, tutaj też misja jest jakaś. Misję być może zrobimy z Zadzisławem. No i będziemy takiegoś sobie tutaj lecieć dalej. Dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszej misji. Pozdro!